Czy wiesz, ilu mołdawskich piłkarzy ma kartę FIFA 23? Zaledwie 10. Nawet nie możemy zbudować pełnego składu zawodników tego kraju. Co prawda, mołdawskich kart jest 12, ale to wynika z faktu, iż dwóch graczy zmieniało klub w styczniu. Najlepsze karty mają Aleksandru Epureanu i Artur Ionita z overallem 71. Jednak ci piłkarze nie grali z naszą reprezentacją. Najlepsza karta, jaka wystąpiła przeciwko Polakom, to Vitali Damascan, napastnik i zawodnik rumuńskiego FC Voluntari, posiadający potężne 64 punkty overall. Niestety Ioan Nicolaescu, strzelec dwóch bramek, nie posiada własnej karty, a szkoda, osobiście przyznałbym mu kartę specjalną za jego występ. Ile punktów overall mu przyznajemy? Napiszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie i zapraszam do obserwowania profilu.